Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zdementujemy Sony Ericssona Xperia Arc S. No, niegdyś bardzo pożądany telefonik swego czasu, bardzo atrakcyjny. Mimo wszystko myślę, że do tej pory jest dość ciekawym telefonikiem. Wiadomo, tam nie skorzystamy z jakichś tam, nie wiem, nowocześniejszych funkcji, ale jest naprawdę bardzo fajny w użytkowaniu i ogólnie bardzo praktyczny telefonik. No i dobra, teraz sobie ściągamy tylną klapkę, wyciągamy baterię. Bateria to BA750. Taka bateria posiada, zobaczmy, 1460 mAh, została wyprodukowana w 2012 roku. I tu zobaczcie, na nalepce informacyjnej mamy LT18i. Telefon został wyprodukowany w 2012-18 tygodniu, wyprodukowany Chiny. No i dobra, położymy sobie telefonik i będziemy działać z demontażem. No i zobaczcie, tu mamy jedną, drugą śrubkę, krzyżak. Ja tutaj używam akurat PH20. Jest, odkładamy sobie w inne miejsce. Bo teraz będziemy odkręcać kolejne śrubeczki, jedna, druga, trzecia, czwarty brakuje. Odkręcamy to tutaj Torxem, Torx T6H. Tutaj gwiazdka T6H. Tutaj trzecia i czwarta, ok. No i dobra, teraz śrubki już odkręcone. To będziemy sobie działać z demontażem. A gdzie tu w ogóle podejść, żeby to zdemontować? Być może tutaj od strony wyświetlacza. Raczej tak by to wyglądało. Tu widzimy, jest przecięcie. Jest, po środku. Dosyć mocne tutaj zatrzaski. Widzę, że tu się połamało, albo było połamane. Góra. I jedziemy sobie kolejny bok. Z tej strony jest pęknięte, więc jest problem. Musimy od do dołu. Więc sobie pojedziemy od samego dołu. Będzie nam znacznie akurat w tym przypadku lepiej. I ciach, ciach, ciach. I mamy cały tutaj tylną obudowę, tylny korpusik zdementowany. Tu mamy głośniczek główny. I już widzimy wszystkie bebeszki, wszystkie podzespoły. Tu sobie możemy nawet przybliżyć. O właśnie. I zobaczmy. Tutaj antenka zasięgowa, musimy jak najbliżej sobie podejść. Wyciągamy. Tutaj jest z boku również ciach. Tu mamy łączenie. Łączenie jest do bodajże drugiej płytki, więc sobie tutaj uważajmy. Tu sobie u góry odklejamy. Robimy to delikatnie, wszystko z wyczuciem, by nic nie uszkodzić oczywiście. Tu być może jest antenka zasięgowa. Jest. Wyciągamy. Następnie szukamy innych elementów. Tu będzie aparacik fotograficzny. Tu jest następne złącze, widzimy, w tym miejscu. Tu jest kolejne. I tu jest kolejne. Także tutaj ostatnie będzie, widzimy, różne czujniki z wibracją. Tu mamy prawdopodobnie panel dotykowy i wyświetlacz. Tak by się mogło wydawać. Tu sobie szukam jeszcze jakichś innych śrubeczek, nic nie widzę. I tutaj główne blokady, tu jest jedna, tu jest druga. Więc sobie spróbujemy to podważyć. I się wszystko pięknie, ładnie nam zdemontowało. Tak wygląda płyta główna w Sony Xperia Arc.
No i dobra, odkładamy sobie na bok. Teraz sobie jedziemy na sam dół. Na samym dole widzimy, jest to złącze, tylko te złącze jest zwyczajnie przyklejone na bok. Oj, oderwałem. No i to jest właśnie najgorsze, jeśli ktoś stawi sobie telefony, załóżmy prywatnie, no to może być z takim rzeczami problem, jeśli się śpieszy. W moim przypadku oczywiście to robię na złomach, ale uważajcie, no róbcie to po prostu poprawnie, jakimiś plastikowymi narzędziami. I tu jest druga, więc tak to wygląda. I tutaj, no można powiedzieć, że to robię tak troszkę, no totalnie amatorsko, specjalnie tak robię, bo i antenka widzimy jest zaawansowana dosyć. Bardzo fajnie zrobiona metalowa osłonka. I tutaj metalowa płytka druga. Tak wygląda. Tu jest mikrofonik. Więc jak wam się tutaj popsuje mikrofonik, to w tym punkcie on się znajduje, więc możecie wymienić całą płytkę. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o te podstawowe tutaj najważniejsze elementy. Dokładnie tak. I to wszystko w tym filmiku. Tutaj jeśli chodzi o wymianę wyświetlacza, pewnie się da, ale trzeba tutaj ściągać. Trzeba zapewne ściągać tutaj całą tą ramkę po długości, odklejać i tak dalej. Ja tego już nie będę robił, tylko pokazałem wam, co wymienić w prosty sposób. Zresztą taki moduł na pewno możecie znaleźć pewnie w internecie, jeśli w ogóle jest tak, no jest taka możliwość. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.